Tak, druga część. Tutaj wcześniej widzieliśmy pieska i powiedziałem Państwu, że żyje, funkcjonuje, no widzicie, tak wyglądam. Ale dlaczego ja Wam to mówię? Otóż tutaj już krążyły takie różne wersje, że się w głowie nie mieści. Jedna wersja to była taka, że Bóg mnie zabił. Druga to była, umarłem, ale była jeszcze w tle nie tyle wersja, tylko prawda, coś się stało. Otóż stało się na przełomie roku. Na ten temat Państwu powiem to w następnym odcinku, w następnym filmie, co to się takiego stało. I było to dość szokujące, ale i też spektakularne. To praktycznie można z tego zrobić teorię spiskową. Już jedna teoria spiskowa to była w tym momencie, kiedy zamykałem kanał, ale te wszystkie wydarzenia, które tutaj nastąpiły na przełomie roku i te wszystkie, powiedzmy, tutaj wersje, które no, ktoś próbował się domyśleć, co się stało, no to strzelał, no to powiedzmy, Bóg mnie zabił, umarłem i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ nie wiedział tak naprawdę, co tak naprawdę się stało. Ale to wszystko, te wszystkie wydarzenia to spowodowały fakt, że mnie znów widzicie. Kanał znów jest otwarty. No i będą filmy. No to filmy nie będą akurat tak stricto niebocentryczne, jak to było wcześniej. To jest po prostu gama tematyczna będzie dość rozszczelona. Będą osobiste wrażenia. Szereg osób pyta o różne rzeczy. Państwo piszecie komentarze. Bardzo dobrze. Właśnie zauważyłem po tym, jak uaktywniłem tego GIF-a. Także dziękuję właśnie za powitanie. Dziękuję wszystkim za uwagę. A więc i tutaj zapraszam do nowych odcinków. I ten będzie tym jednym z iluś tam. Ponieważ no, chcę w jakiś sposób pokazać Państwu własne przemyślenia, no i odpowiedzi na Państwa telefony. No, Państwo do mnie dzwonicie, w porządku. Po to jest telefon, żeby mieć kontakt z widzami. Pod każdym filmem, znaczy w opisie do kanału, tam są moje telefony. Także tak to wszystko wygląda. Z mojej strony chyba by było wszystko. Bo tutaj można powiedzieć, zapowiedziałem to, co będzie w następnym odcinku i to będzie chyba najciekawsze, bo teraz to jest taka inauguracja. O, widzicie, tutaj mi już trochę przeszkadza pies, ten owczarek bernański, on to przyszedł, jeszcze chwila to wywali ten statyw z tą kamerą. Ale wiecie co, ja Wam zrobię taką niespodziankę, może się uda go z bliska złapać. Znaczy z bliska, no ja wiem, czy z bliska. Powiedzmy, o, no i co psina, jak ty masz tutaj, daj się pokazać, no, o, coś takiego spróbuję tutaj Państwu dać, czy Państwo zobaczyli, o, o, psina jest, o, psina, no, psina. O, jest. No dobra, jakoś tak się udało złapać. No tak prosto w pysk się nie udało, no ale dobra, o, coś tam się pojawi, a? Może się uda. No, pobieg. No dobra, proszę Państwa, to by było tyle, na tyle. Następnym razem właśnie to wszystko postaram się jakby tu strzelić jednym strzałem. Zrobię sobie ściągę taką, żeby właśnie mieć konspekt tego, co się mówi. Ale no, słuchajcie, tak mogę powiedzieć. Ja to już napisałem, że doszło do praktycznie jednego spektakularnego wydarzenia, które pociągnęło całą serię spektakularnych wydarzeń. I to wszystko spowodowało to, dlaczego ja wróciłem na YouTube'a. O! To tyle. Także dziękuję i na razie.